Chcę pokazać, do czego doprowadzi eskalacja konfliktu, że jeżeli starzy sędziowie będą uchylać orzeczenia nowym sędziom, a nowi sędziowie i będą podważać ich status, i nowi sędziowie będą podważać status starych sędziów, co z tego uzasadnienia i postanowienia jasno wynika, to stracimy własne państwo. To państwo przestanie działać w zakresie wymiaru sprawiedliwości.